Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozwalam sobie tutaj, staram się to tak spatrzeć, dlatego że jestem współautorem raportu, który został dopiero co ukończony w sensie technicznym, który się nazywa Odzyskanie Centra Miast, który jest takim raportem, o którym poprosił Instytut Spraw Obywatelskich. Na świetle takiego, żeby napisać odpowiedź na pytanie, dlaczego musimy eliminować dawne samochody w naszym mieście. I jest to taka dosyć holistyczna praca, która pokaże, która dość do ilustracji, też objętości, też pobieżnie, ale jednak w miarę całościowo próbuje objąć zasadniczą problematykę, ponieważ aczkolwiek tematem głównym, dla którego Państwo dzisiaj tutaj konferują, jest kwestia działań antysmogowych, to kwestia udziału samochodów w tych tworzeniu smogu i zanieczyszczaniu powietrza w miastach jest oczywiście jedną z kluczowych. Tak? Chociaż trwają dyskusje co do tego, na ile te samochody rzeczywiście do powstawania smogu się przyczyniają, to z całą pewnością można powiedzieć, że sytuacji nie polepszają, nie są wobec powstawania tego smogu obojętne w całkowitej większości przypadków. Gdyby ktoś chciał... Aha, już jest na pewno prezentacja, czy dobrze. Proszę Państwa, jestem współautorem tego opracowania razem z Wojtkiem Makowskim, który na końcu napisał krótki rozdział, który jest rodzajem takich rekomendacji dla samorządów. Może proszę następne pokazać. Będę na tej komputera. Kto się... O! Fakt, że dzisiaj w zeszłym roku zwłaszcza, że za chwilę będzie w tym roku znowu polskie miasta będą musiały sobie dawać radę, musiały tolerować smog, robiąc wszelkie możliwe działania próbujące polepszyć ten stan środowiska. Oczywiście stanowi rodzaj takiego pretekstu do tego, żeby mówić o samochodach, bo te samochody nie tylko źle działają w kwestii środowiska, w kwestii smogu, który przekłada się na stan zdrowia wszystkich mieszkańców, tylko zresztą miasta, również całego kraju, to te samochody też mają szereg innych, bardzo negatywnych form wpływu na śródmieścia, na miasta i w ogóle na również gospodarkę. Ja chcę pozwolić na początku wypunktować główne zjawiska, główne problemy, które się wiążą z nadmiarem ruchu samochodowego. Przede wszystkim jest to deprecjacja środowiska naturalnego. To przede wszystkim chodzi właśnie o smog, o rozmaite zanieczyszczenia, które się nimi samochodowe produkują, później tylko jeszcze wrócę. Dalsza sprawa to jest generowanie kongestii. Okazuje się, że pozornie dający wolność przemieszczania się samochód w gruncie rzeczy jego nadmiar powoduje, że przemieszczanie się wcale nie może nastąpić w sposób tak szybki i tak efektywny, jak byśmy chcieli. I wyraża się to kongestią nie tylko na obszarze śródmieścia, ale również na bardzo wielu, zwłaszcza głównych drogach wyjazdowych do miast, a nawet poza nimi. Trzecie to jest spadek poziomu bezpieczeństwa drogowego. Samochody w przeliczeniu na osobokilometr, czy osoba na przemieszczenie się pojedynczej osoby, są odpowiedzialne za większość wypadków drogowych, w tym wypadku śmiertelnych. No w Polsce wiadomo, że jest to ogromny problem, bo na tle statystyk europejskich Polska wydaje się jeszcze dosyć mocno odstawać na niekorzyść. Po czwarte jest to deprecjacja środowiska zurbanizowanego, z czym wiąże się łatwość eksurbanizacji, czyli tego nadmiernego rozwoju przestrzennego, powodującego ruch kołowy i powodującego napór samochodów na obszary centralne, jak i erozja struktury tych obszarów centralnych, wywołana brakami przepustowości sieci ulicznej, ciągłym naciskiem rozmaitych decydentów na to, żeby tę przepustowość powiększać, jak i naciskiem na miejsca do parkowania. To parkowanie też zajmuje miejsce kosztem innych funkcji miejskich, które mogą się przyczynić do jego, no, do jego takiej trwałości czy żywotności. Po piąte to jest zawłaszczenie przestrzeni publicznej, zamieranie innych miejsc transportowych, funkcji ulic i placów, deprecjacja wartości estetycznej formy miasta. Z większości miast, jeszcze zwłaszcza popłynione, gdzieś lat 70. mamy takie wyobrażenie o wartościowych przestrzeniach, zabytkach, które toną w morzu zabawy.
przyjazny. Trudno się dziwić, że ruch jest zamiera. Oczywiście ze wszystkimi możliwymi przeszkodami dla aktywności miejskiej, dla usług miejskich, które tradycyjnie się lokowały w parterach przyległych do miejsc budynków. Po kolejne to jest większa energochłonność transportu. Osobą kilometr wykonany samochodem zawsze będzie kosztował więcej energii niż przynajmniej znanych tam na środkach transportu, może z włączeniem samolotu, będzie kosztował więcej energii niż osoba budowy wykonanej środkiem transportu publicznego. Przy jakimś sensownym jego zadowoleniu oczywiście. Kolejna sprawa to jest deprecjacja zbrodnia użytkownika. Nieprzypadkowo Amerykanie należą do najbardziej korpulentnych narodów świata. Ci, którzy jeżdżą za dużo samochodem, szybko się przekonują, jakie to może mieć konsekwencje dla osobistego zdrowia. No i kolejny problem, z którym mamy do czynienia w przypadku nadmiaru ruchu, to jest pojawienie się zjawiska transportowego wykluczenia. Otóż eksurbanizacja, ruch samochodowy znacznie pogarszają pozycję transportu publicznego, czyli tego alternatywnego sposobu przemieszczania się. I powstają całe obszary, które są w ogóle nieobsługiwane albo bardzo źle obsługiwane przez transport publiczny i należą one również do tych przestrzeni zurbanizowanych, to są przede wszystkim suburbia. W związku z tym, jeżeli ktoś nie ma dostępu do samochodu, a ma przyjemność mieszkać, może podlegać transportowemu wykluczeniu. To jest coś takiego jak społeczne wykluczenie, pewna postać społecznego wykluczenia w gruncie rzeczy jest to, tylko może nie to jest związana z zamożnością bezpośrednio, ile na przykład z jakąś tymczasową trwałą chorobą. Proszę następne. I proszę Państwa, ten raport, o którym tutaj się mówimy, to jest, składa się z takich rozdziałów. Zaczyna się od takiego refleksyjnego rozdziału samochód, zdobyć i przekleństwo cywilizacji. Bo oczywiście nie można zaprzeczyć, że stanowi on również zdobyć cywilizacji. Tutaj tam jakieś są na ten temat rozważania. Potem o emisjach zanieczyszczeń, potem jest o hałasie komunikacyjnym, to jest kolejna bardzo ważna cecha, która charakteryzuje miasta z nadmiarem ruchu kołowego przede wszystkim. O wypadkowości, o terenochłonności, przemiana ulic w arterię, to jest o tym zawłaszczeniu przestrzeni. Arteria jako bariera strukturalna i społeczna, to jest kolejna cecha, która charakteryzuje szerokie obciążone ruchem arterie, to jest mają zdolność podzielić miasta na fragmenty, trudno ze sobą się komunikujące i czasami podlegające wszelkiego rodzaju fragmentacji społecznej, czy nawet problemom erozji, czy zniszczenia. Skuteczność inwestycji w sieć drogową. To jest krytyka nadmiernej inwestycji w sieć drogową, która wcale nie prowadzi do powiększenia swobody poziomu ruchu. Jeszcze za chwilę Państwu pokażę tą małą ilustrację na ten temat. Potem mamy samochody i transport zbiorowy, czyli to jest wpływ samochodu na nadmiaru ruchu kołowego na sprawność transportu zbiorowego, przede wszystkim w sensie łatwości poruszania się. Potem mamy, jak naprawdę dojeżdżają do śródmieścia. To jest taka próba obalenia mitów wiążących się z tym, że ten samochód jest takim powszechnym środkiem transportu, tym się dojeżdża do śródmieścia, na przykład cela robienia zakupów. No nie mówiąc już o codziennym dojazdem do pracy. Potem mamy o kosztach zewnętrznych. To są takie koszty, które przemieszczający się nie płaci, to są przerzucane na środowisko, na tzw. społeczeństwo. Potem mamy przeciwdziałanie dominacji samochodu, czyli tutaj już są takie próby określenia, w jaki sposób przeciwdziałać tej dominacji samochodu. Jest problem rekompensaty naświetlony, co w zamian mieszkańcy miast dostają, jeśli się im utrudni wjazd samochodem i jakie są formy tej rekompensaty. Potem jest kilka aspektów kształtowania systemu transportowego miasta, ponownie takie rekomendacje i są omówione przypadki modelowe na przykładzie czterech wybranych miast, według takiego klucza, że może następne, bo tam tylko jeszcze będzie dalej. Na przykład na podstawie klucza takiego, że są dwa miasta historyczne o bardzo przypadkowo takim historycznym, organicznym układzie ulic i dwa miasta o układzie prostokątnym, które sobie bardzo różny sposób radzą z nadmiarem ruchu i z tym naporem samochodu. No jeśli chodzi o pokrótce o te kwestie zanieczyszczeń, to mamy, to możemy do tego następnie proszę jeszcze. Jeśli chodzi o kwestie zanieczyszczeń, tam była ilustracja, która pokazuje zawsze
przewagę osobokilometra, czyli przewagę transportu publicznego w kwestii emisji zanieczyszczeń takich jednostkowych i pokazywała ona też, że te emisje się redukują wraz z postępem technicznym i ze zmieniającymi się normami europejskimi na jakość silników, co wiadomo, że to na końcu się przekłada też na rzeczywiste parametry ruchu i na rzeczywiste zjawiska, ponieważ samochody są często stare. Ale na przykład emisje, jeśli chodzi o emisję CO2, czyli to, co wpływa na efekt cieplarniany, na tą globalną ocieplenie w bardzo istotny sposób, to tutaj zawsze samochody będą miały znacznie gorszy udział, muszą oczywiście samolotu, niż inne formy naziemnego transportu publicznego. Proszę następne. Kwestia smogu. Proszę Państwa, smog ma dwie generalnie postacie. Najczęściej jest zbiorem dwóch postaci, mianowicie tego smogu spalenisk i smogu komunikacyjnego, wytworzonego przez samochody. Los Angeles jest przykładem smogu, głównie wytworzonego przez samochody i tego smogu, który tam trwa również w miesiącach letnich. Kraków ostatnio też słyszę, cierpi na smog, który jest notowany w miesiącach letnich. Także jeżeli mówimy o ograniczaniu smogu, to również powinniśmy mówić o ograniczaniu ruchu kołowego w przypadku tych dniach rzeczywiście, ale proszę następne. Kwestia hałasu. Mam dwie ilustracje pokazujące fragment ze Strasburga, ze Śródmieścia, ten fragment i te one są zamieszczone w raporcie, pokazujące hałas drogowy i hałas tramwajowy, właściwie hałas kolejowy, bo tam jest na tej prawej jest od kolei na fioletowo zaznaczony hałas, oczywiście bardzo wysoki przy sąsiedztwie bezpośrednim dworca i linii kolejowej, ale potem tam, gdzie jest prowadzona linia tramwajowa, widzą Państwo liniowe emisje hałasu, ale są one znacznie niższe niż emisje hałasu od arterii drogowych. Przy czym powiedziałbym, że przepustowość tej linii tramwajowej jest znacznie większa od tej sieci drogowej, którą tam mamy. Czyli to jest jakby pokazuje kierunek. Jeżeli chcemy, żeby Śródmieścia były zamieszkałe, a zwłaszcza obszary na obrzeżu Śródmieścia były zamieszkałe, to musimy wobec tego w jaki sposób radzić sobie z hałasem. Ten hałas często wynika nie tyle z silników, ile po prostu z faktu, że samochód jedzie i jest on jakieś zjawiska tarcia, które powodują określone zjawiska hałasowe. Proszę jeszcze następne. Teleochłonność. To jest kolejna sprawa, która to jest dla tej samej, dla wielkości pasażerów, którą jesteśmy zdolni przewieźć jedną linią metra, określono wielkości pasa drogowego dla linii tramwajowej, czyli równoważnikiem jednej linii metra jest 8-metrowa linia tramwajowa albo 60-metrowa droga. Oczywiście jest to absurdalne, takich dróg nie mamy w mieście, ale to pokazuje, o jakim zjawisku mówimy, jeśli chodzi o teleochłonność i co powoduje erozję struktury mieście. Proszę następne. A tu parking, prawda? Porównanie starego miasta w Olsztynie i wielkości obszaru zajętego według wyliczeń urbanistycznych dla 12 tysiąca miejsc parkingowych wychodzi, to jest więcej niż stare miasto w Olsztynie. Jeszcze następne. Skutki erozji. Przykład taki z Buffalo, dobrze, zaraz udało się znaleźć pewnie ilustrację, jak Buffalo, amerykańskie miasto z New York, wyglądało sprzed epoki samochodowej, jak wyglądało powiedzmy 30 lat temu, bo dzisiaj troszkę lepiej wygląda, ale jest to po prostu miasto wyjedzone przez parkingi i przez artery. Proszę następne. No i o eksurbanizacji jeszcze na koniec, może, bo rzeczywiście czas nas goni, to może jako pewnego rodzaju momentu, na koniec powiedziałbym, że ten potok, ten problem samochodów w mieście często jest pogłębiany przez to, z czym mamy w Polsce do czynienia od właściwie głównie tych 25 lat niepodległości. Czyli po prostu przez problem niekontrolowanego rozrostu miast na zewnątrz. Ktoś wymyślił wśród rządzących jeszcze 25 lat temu, że właściwie drogą rozwoju gospodarki polskiej, tego przyspieszonego rozwoju, przed tym zadaniem Polska stanęła, musi być pełna liberalizacja. Liberalizacja tak daleka, jak to jest tylko możliwe. I w związku z tym doprowadzono praktycznie do rozpadu planowania przestrzennego, do rozpadu publicznych kontroli nad planowaniem przestrzennym. To powoduje tę eksurbanizację, która jest tylko obsługiwana przez samochody. Im więcej ludzi się osiedli poza miastem, to są cały czas mieszczuki, które muszą do tego miasta przyjeżdżać, to tym większy jest potem napływ samochodów na obszar centralny. Ja to napisałem, to jest wyjmek z tego raportu. Powstaje sytuacja,
sytuacja, kiedy mieszkańcy miasta wciąż ukazują dość tradycyjny model przemieszczania się, jak to świadczy Poznań, bo tam są dane dokładne, ale ich habitat i sprawność ich środków transportu są niszczone przez suburbanów, czyli mieszkańcy przedmieścia, którzy codziennie tam dojeżdżają. Mieszkańcy przedmieścia, którzy codziennie dojeżdżają. Ponieważ jednak za miasto, chociaż niekoniecznie za jego granice administracyjne, wyprowadzili się z reguły ludzie zamożniejsi i lepiej ustosunkowani, ich interesy są zwykle nadreprezentowane w zarządzaniu polityką transportową, którą się realizuje wbrew woli i interesom mieszkańców. No i tutaj tak to właśnie, tak wygląda rzeczywistość. Ta presja to nawet nie jest wynikiem woli mieszkańców, tylko jest wynikiem woli tych, którzy najgłośniej krzyczą i tych, którzy po prostu używają bezpośrednie przełożenie na środki decyzyjne. Nowy kodeks urbanistyczny budowlany, który się szykuje, prawdopodobnie będzie szansą zatrzymania tej urbanizacji. Ale to jest proces, który dopiero się może zacząć, jeśli ten kodeks będzie uchwalony w właściwej formie. Natomiast to, co możemy dzisiaj zrobić, to jest próbować walczyć z tym smogiem, również ograniczając wjazd samochodów do miasta. I to robią w całej Europie, w dużych miastach. Paryż, Berlin kiedyś miał, tylko że proszę Państwa, można powiedzieć, zakończony anegdotą z czasu, kiedy Berlin jeszcze był podzielony na dwie części, że w jednej stronie, po jednej stronie zachodniej ogłaszano smog i robiono ograniczenia wyjazdu samochodów na ulicę, a po drugiej wschodniej wszystko było